Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Dzisiaj pokażę Wam zdobycze ostatnie moje z lumpeksów. Oczywiście niektóre te rzeczy są całkiem nowe, niektóre są dłużej, ale po prostu jeszcze ich nie pokazywałam, bo były w praniu. Także zapraszam. Dzisiaj pokażę Wam dużo perełek modowych oraz takich naprawdę firmowych rzeczy. Zacznę od tego, co mam na sobie. Tutaj oczywiście te jakby góra, dół to są moje rzeczy, natomiast mam na sobie spódnicę, którą ostatnio zakupiłam. Zobaczcie, jak się cofnę, to może uda się zobaczyć w całości. Będę Wam tutaj pokazywała przebitki. To jest spódniczka, którą widzicie teraz firmy Marco Polo z wełny, z domieszką sztucznego. Ma przepiękne kolory i tą spódniczkę kupiłam po pierwsze dlatego, że to są jedne z moich ulubionych kolorów, po drugie jest fajna długość, nie jest jakaś za krótka. Oczywiście to jest nadal jakby mini, ale to nie jest jakaś mega krótka mini. Ma taki uniwersalny krój, taki jakby zawsze modny, prosty w literkę A. I bardzo będzie fajnie pasowała do stylówek, które zobaczycie już niedługo. Stylówek na kolekcję Diora najnowszą. Do tego, zobaczcie, tutaj też widać na stylizacji krawacik. Kupiłam za 2 złote, który używam tutaj jako pasek, ale będę go pewnie w stylizacji używać po prostu jako krawata, ponieważ tamte stylówki mają w sobie takie właśnie elementy krawaty wiązane do koszul, do sweterków. Także czekajcie już na stylówki według Diora. Pewnie będzie też dwóch projektantów, chyba że te stylówki Diora zajmą aż tyle czasu, to być może będą solo. I od razu z góry przepraszam, że pewnie będą troszeczkę później niż zwykle. Być może nie zdążę ich wstawić w czwartek, być może będą w piątek, ponieważ mam teraz do skończenia dosyć duży projekt w szkole, więc będzie to bardzo pracochłonne. No ale kochani, wracając do ubrań. Super, super kolorki. Czekajcie na stylówki, a tymczasem idziemy do następnych rzeczy. Aha, i ta spódniczka kosztowała 15 zł, 15 lub 16 zł, coś w tym rodzaju. Najpierw zacznę od takich drobnych rzeczy. Kupiłam przepiękny szalik jedwabny Gucci, to jest oryginał Gucci, tu jest metka. Już jest bardzo stary ten szalik, to widać, bo, ale jest numer seryjny, nawet można o tutaj zobaczyć. Wszystko jest ładnie opisane. Tutaj są napisy na tym szaliczku Gucci, no i to jest jedwab naturalny. Fajne kolory i też zobaczycie ten szaliczek w stylówkach. Drugi taki jedwabny szaliczek, który kupiłam jako taką opaskę, przepaskę na głowę, w bardzo ładnych kolorach, takich błękitno-szarych z fioletem. Też będzie bardzo fajnie się sprawdzał do stylówek na zimę. Bardzo ładne szaliczki, każdy z nich kosztował około 1,50 zł. Także naprawdę super cena, no tym bardziej jak za szalik firmy Gucci. Idziemy dalej. Kochani, kupiłam też sobie paseczek. Szukałam takiego średnio grubego paska. Nie za cienki, nie za gruby, żeby się nadawał do na przykład spinania żakietów lub swetrów. No i jest bardzo fajny, to jest taki paseczek vintage. Zobaczcie, ma świetną klamerkę, taką nietypową. No oczywiście jest ze skóry i ma takie fajne nadruki nowoczesne na lata 80. ja bym powiedziała. Takie typowe wzorki właśnie, które występowały w modzie lat 80. i ma bardzo fajną końcówkę taką z takim metalem przyczepionym. To mi się spodobało. No i paseczek też kosztował około 2 zł, więc bardzo, bardzo tanio. Kochani, idziemy dalej i dzisiaj zobaczycie same modne rzeczy i dużo rzeczy w kratkę, ponieważ zamierzam właśnie robić stylówki według Diora, według Chanel niedługo. Więc dużo rzeczy w kratę, tym bardziej, że teraz krata jest bardzo modna, a w ogóle krata jest bardzo klasycznym wzorem. I jeżeli rzeczy są dobrej jakości, to na pewno będę miała w swojej szafie przez wiele, wiele lat, więc warto to kupić. No i tak pierwsza rzecz, to jest przepiękna sukienka Dolcer, znowu przepiękna. Masse Confectionneur. Firma Dolcer i to jest taka, naprawdę można powiedzieć, że szyta niemalże jak u krawca. Dobrze uszyta sukienka, taliowana w taką małą pepitkę. Bardzo klasyczny fason, klasyczny wzór. Rękawek jest z rozcięciem taki do mankietu, zresztą zobaczcie sobie na zdjęciach. I no bardzo ładnie leży ta sukienka, jest również z wełną. Bardzo dobry skład posiada, jestem bardzo zadowolona i na pewno będzie wyglądała świetnie w stylówkach. Już Wam mówię skład konkretnie. 100% wiskoza podszewka, natomiast
wełna, 98% wełny i 2% elastanu. Świetny, świetny skład. Głównie wełna i bardzo mięciusieńka, delikatna, absolutnie nie kłująca w żadnym stopniu. No i to jest tkanina, więc tym bardziej nie będzie kuła, bo nie ma tych wystających włosków. Przesuper sukienka w idealnej długości, w takim klasycznym kroju. Zobaczycie ją już niebawem. Tymczasem idźmy dalej. I tutaj tą sukienkę od razu chcę Wam też pokazać w towarzystwie takiej kamizelki, którą również już pokazuję. Zakupiłam właśnie niedawno za 15 zł, ponieważ ona tutaj miała coś drobnego, takiego, jakąś drobną wadę, chyba takie przerzucenie drobne przy kołnierzu. I dostałam ją na wagę. Skóra, kochani. I teraz bardzo modna taka długa kamizela zapinana na zamek ze skóry w kolorze białym, więc może nie bardzo praktycznym, ale jest bardzo gruba skóra, taka fajna, mięsista. I to jest autograf Luxury Lever, taka seria. Bardzo fajna, z zameczkami. Tutaj możecie zobaczyć z bliska. Właściwie to jest taki kolor kremowy, to nie jest taka śnieżna biel. No i bardzo fajnie, bo ja wolę kremowy. Naprawdę super. No i zobaczcie też na sterówkach do tej sukienki właśnie. Ona jest bardzo klasyczna, a kamizelka jest nie bardzo klasyczna. No i również tą kamizelkę pokażę Wam w stylóweczkach. A zobaczcie, tutaj jeszcze na, tak przy okazji, rękawki są takie bardzo teraz modne. U wielu projektantów widać właśnie te poszerzone rękawy i właśnie rękawy z takimi pseudo rękawy, jakby doszyty na końcu przy tym, który powoduje takie wysztywnienie i poszerzenie troszeczkę ramienia i nadaje też kształt tej kamizeli, więc uważam, że to jest naprawdę świetny zakup, jak za tak małe pieniądze, ze skóry. No i to jest rzecz bardzo teraz modna na topie, można to ubrać do spodni, do sukienki, do nawet takiej klasycznej sukienki, do spódnicy. Rewelacja. Także zakupy jak na razie, jestem zachwycona. Dalej teraz żakiety. Bardzo fajne żakiety właśnie na stylówki Diora i Chanel będą. Zobaczcie, tutaj pierwszy żakiet jest właśnie bardziej w stylu Chanel, aczkolwiek nie wiem, czy akurat dokładnie w tych stylówkach go pokażę, bo taki klasyczny żakiet jest zawsze przydatny do różnych stylizacji. I zobaczcie, ja tutaj zmierzę ten żakiecik tak pobieżnie tylko. On może być zarówno ze stójką, co jest teraz bardzo na topie, jak i właśnie jakby rozłożony jako kołnierzyk. I ma bardzo ciekawe, teraz też modne, takie rękawy marszczone z takim jakby podwyższeniem. To mi przypomina trochę stroje Madonny koncertowe, ale też właśnie jest teraz modne. Modne są takie różne dziwne marszczenia, czy to poniżej rękawów, czy na rękawach, które powodują, że to wygląda nietypowo. No i świetny materiał, zobaczcie, to jest taki właśnie taki a la Chanel materiał. I ma takie, części tego materiału są takie jakby błyszczące. No i części są z aksamitu. Oczywiście on tu ma zapięcie, ja teraz nie będę tego tak zapinać mocno. Po prostu tak to wygląda. Bardzo mi się podoba ten żakiet, jest naprawdę świetnie wykonany, świetnie wykończony, z dobrych materiałów i ten aksamit tu jest bawełniany, to nie jest jakiś tam żaden tani welur sztuczny. I to jest firma Topshop, więc naprawdę super, uważam, że świetny zakup i to było na wagę i ten żakiet kosztował mnie 10 zł, więc wow, naprawdę byłam w szoku. Oczywiście tu jest napisane nie prać w wodzie, ale już został wyprany ręcznie, wysuszony i nic mu nie jest. Tak naprawdę, jeśli uważamy, bierzemy coś ręcznie, potem wyciskamy w ręcznik właśnie, podobnie jest ze swetrami wełnianymi, to nie ma prawa się temu nic stać. Nie wolno tego tylko prać w pralce, wirować i po prostu w byle jak suszyć, no bo wtedy rzeczy tracą swój kształt, zbiegają się, rozciągają się i no i mną się tak, że później nie jesteśmy w stanie odzyskać kształtu tej rzeczy. Teraz kolejny żakiet, jestem też bardzo z niego zadowolona. To jest taki też designerski, takiej mniejszej firmy z Londynu. Nazywa się ta firma Miss Patina. Ale właśnie oni robią takie rzeczy troszkę stylizowane na dawne, jakby na przykład mają takie żakiety w stylu Sherlocka Holmesa, co mi bardzo się podoba, jest to bardzo fajne. No i to jest też wełniany żakiet, tam chyba są 2% dodatku sztucznego, ale głównie wełna. I też zobaczycie to w stylówkach na Diora, bo podobne bardzo żakiety właśnie Dior prezentował w nowej swojej kolekcji zimowej. Super, dwurzędówka, bardzo teraz modna i to jest krótki żakiet, ale jest taki tutaj prosty w ramionach, nie jest to jakiś taki
skarpetowy, powiedziałabym, żakiet. Trochę na stary styl, trochę na vintage, trochę na retro, ale naprawdę bardzo, bardzo ładnie skrojona rzecz. Zobaczcie sami. No i przepięknej jakości, bardzo ciepła na zimę. Na pewno będę to nosić troszkę z takim pazurem, troszkę w stylu vintage, być może właśnie z jakimiś fajnymi spodniami typu jeździeckiego, żeby przełamać ten taki poważny charakter. Na pewno nie będę tego nosiła do spódnicy takiej biurowej, klasycznej, bo wyglądałabym jak stara ciotka, za przeproszeniem. Także no, trzeba czasami właśnie takie klasyczne rzeczy przełamywać i dodawać elementy, które sprawiają, że nie będziemy wyglądać tym staro, zbyt poważnie i po prostu czuć się też w tym staro. Takie właśnie dla przekory, bardziej nowoczesne elementy do tego. Kolejna rzecz to sukienka, sukieneczka welurowa. Zobaczcie, jak tutaj ją mierzę. Sukieneczka welurowa jest to znowu moja taka aksamitna, ukochana tkanina z jedwabiem. Kolejna rzecz właśnie, wiskoza z jedwabiem. To się pięknie układa i ten kolor też jest zachwycający, bardzo modny. Oczywiście fiolety w tym sezonie są bardzo, bardzo modne, a taki aksamit jest przeprzyjemny, nawet gdybym to miała nosić po domu, aczkolwiek na pewno tak nie będzie, bo to będzie sukienka, którą na pewno już włożę do pracy, do wysokich kozaków i właśnie do super fajnego jakiegoś żakietu albo marynarki. Bardzo ładnie to się układa i to naprawdę jest coś wdzięcznego, przyjemnego i ciepłego, bo taki aksamit właśnie fajnie, przyjemnie się sprawdza w zimnej porze roku. Kolejna rzecz to spodnie. No i mam bardzo fajne spodnie, które dostałam od bardzo dobrej znajomej z teatru. Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna i bardzo mi się podobają. To są spodnie teraz takie modne. Szerokie nogawki. Nogawki dzwonowate. Zobaczcie sobie na stylówce. Fajny materiał. To jest co prawda sztuczny wiskoza z jakimś sztucznym całkiem dodatkiem. Ale mają taki mięsisty materiał i w ogóle nie są zniszczone. Są jak nówki, naprawdę. Mają takie kieszonki z tyłu. I są bardzo matowe, więc one się jakby, to są takie spodnie tło i tworzą fajny kształt nóg do jakichś takich bucików, nie do tych może co mam na sobie, ale już nie będę zmieniać, raczej do takich płaskich butów, bo one nie są na mnie zbyt długie. Ja powinna mieć takie spodnie trochę dłuższe, ale jeżeli będą na przykład do takich traperowych butów, nie na obcasie, to świetnie będzie to wyglądało. No i rewelacja, też pewnie zobaczycie je w stylówkach, bo teraz właśnie takie spodnie często się pojawiały u projektantów. Kolejna rzecz, no i teraz idą spódnice, kochani. Pierwsza spódnica jest taka zwykła spódniczka lniana, ale też fioletowa i dobrej jakości. To jest firma Jigsaw, ja bardzo lubię tą firmę skandynawską. Mają świetną jakość, naprawdę. Tutaj troszkę podszewka mi odstaje, więc będę musiała ją sobie troszkę przykrócić. Ale to jest mniejsza z tym. Reszta jest świetna, dobrze pasuje, chociaż ja często muszę zwężać po zakupieniu nawet w sklepie nowych rzeczy, w pasie rzeczy, bo ja mam wąski pas, natomiast no, tutaj mam kobiece kształty, więc często tak się zdarza, że jest coś dobre na mnie w biodrach, a niestety w pasie muszę to zwężać. Kolejne spódnice. O, przy okazji jeszcze jest taka muszka, przepiękna, zobaczcie, aksamitna muszka i to może być i dla mnie, i dla mojego chłopaka na jakieś właśnie występy, koncerty do teatru, bo fajnie takie rzeczy się przydają. Za 2 zł. Aha, i tamta sukienka kosztowała 15 zł, spódniczka 5 zł, nie, 3,60, bo to było z wagi, więc bardzo, bardzo tanio. Spodnie, jak wiadomo, dostałam za darmo. Bardzo dziękuję. Zobaczcie, tutaj pierwszą rzecz z tych na wieszaku. 3 spódnice Wam teraz pokażę po kolei. Właściwie tamta była czwarta już. Pierwsza spódnica to taka pepitka, znowu rzecz bardzo modna, modna długość, rozcięcie, więc też super modne i ona jest taka z takim wyższym stanem, z guziczkami, które tutaj można jako regulację właśnie, to jest super, bo mogę sobie je trochę przeszyć i docisnąć tą spódniczkę w pasie, bo ona jest na mnie w pasie trochę za szeroka, ale to jest już idealna, dobra, bardzo modny wzorek, pepitka. Do na przykład czarnego, czerwonego golfika, białej koszuli, takiej wąskiej, będzie przepięknie to wyglądało, bardzo elegancko i znowu można to zestawić trochę kontrastowo, trochę bardziej awangardowo, żeby to nie zrobiło ze mnie właśnie takiej starej ciotki tak zwanej.
zbyt klasycznym zestawieniu. No i teraz świetna spódnica firmy Promod. Aha, i tamta spódnica kosztowała znowu 7 zł, też z wagi. Tutaj mam świetną spódnicę firmy Promod, była trochę droższa, bo już kosztowała 15 zł. To jest wełniana spódnica i ona ma rewelacyjny kształt i przecudowny kolor, taki ciepły, czerwony kolor, nasycony, bardzo przyjemny. I zdradzę Wam od razu, że ta spódnica też będzie w stylówkach i będzie ona przeze mnie przerabiana. A mianowicie będę starała się zrobić z dołu tej spódnicy takie bardzo modne frędzle. Bo teraz właśnie przy zachowaniu tego kształtu bardzo modne są takie frędzlowate rzeczy, ale nie zrobię z tego jakiegoś ekstremalnego trendu, tylko po prostu dół potnę na frędzelki i będzie wyglądało to bardzo modnie i do takiego stylu spódnicy idealnie będzie to pasowało. Zobaczycie niedługo już w programach. No i teraz już ostatnie pomału rzeczy, zbliżamy się do końca. Spódniczka vintage, bo to jest spódniczka z lat 80. znowu. Ktoś ją uciął na krótszą. Nie mam nic przeciwko, bo ja dosyć lubię spódnice takie przed kolanko. I spódniczka jest w przepięknych kolorach. Zobaczcie, i ma bardzo ładne wzory. Też będzie w stylóweczkach niedługo. Jedna wada to jest taka mała dziurka, będę musiała coś tam wymyślić, naszyć coś fajnego, co będzie się tym bardziej uatrakcyjniać tą spódnicę. Ma takie bażanty na sobie. I bardzo ciekawe, bardzo modne teraz wzory. Między innymi takie wzory można było zobaczyć u Ferragamo w kolekcji. No naprawdę, te kolory mnie zachwyciły. Fiolet z takimi brązami, z takimi zieleniami. Super to wygląda i bardzo mi się podoba ta spódnica. Na pewno coś z nią fajnego wykombinuję i tu też zestawienie musi być takie ciekawe, żeby ta spódnica nie zrobiła ze mnie takiej szarej myszki ciotkowatej. Zawsze zwracam na to uwagę, bo tego typu klasyczne ciuchy często właśnie wyglądają później ponuro i tak nieciekawie. Ostatnia rzecz to super, super kurteczka. Nie umiem przeczytać nazwy. Pokażę po prostu. Jeszcze jest cena 30 zł. Tak, ta kurtka była droga, ale szukałam kurtki na wycieczki, szukałam kurtki takiej na jakieś sportowe okazje i teraz cały czas padało i potrzebna mi była nieprzemakalna kurtka. Naprawdę świetna, świetna kurtka z podszewką i tutaj jest rzeczywiście nieprzemakalny materiał. W dodatku nie wiem, czy to widać, ale ona jest odblaskowa. Ta zeberkowa taka, ten zeberkowy wzór, ta część jasna jest taka odblaskowa, że jak pada na nią światło lub woda na nią spływa, to ona się dosłownie świeci. Naprawdę bardzo jestem zadowolona z tej kurtki. Gdyby kosztowała stówkę w sklepie, też bym się pewnie zdecydowała, no ale jak wiecie, nie kupuję rzeczy nowych teraz. No więc tylko Wam pokazuję, że zakupiłam taką kurteczkę i to jest coś praktycznego na co dzień, właśnie w taką okropną pogodę, jak przez ostatni tydzień nas nęka. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Jak widzicie, kupiłam same bardzo modne rzeczy i same takie rzeczy, które będę na pewno używać i nosić na co dzień do pracy, więc brawo ja. Zachęcam Was do takich zakupów, to jest sama frajda i nawet jeżeli trzeba zrobić jakieś drobne poprawki, to tak jak mówię, nawet nowe rzeczy w sklepie nieraz zdarza mi się właśnie poprawiać, bo nie są idealnie dopasowane, szczególnie teraz nie szyję się tak idealnie tych rzeczy. No i są to rzeczy uniwersalne, no bo muszą pasować na każdą sylwetkę, więc wiadomo, że czasem trzeba będzie nawet i nowe rzeczy dopasowywać. Także ja nie mam nic przeciwko. Zapraszam Was serdecznie już niedługo na stylóweczki według Diora. Będzie to, tak jak mówię, czwartek lub piątek i za tydzień na nowy haul. I jeszcze chciałam powiedzieć, że obiecywałam program z moją mamą i na pewno ten program się pojawi, ale ostatnio były problemy, jak wiecie, z epidemią i z różnymi perturbacjami też innymi pracowymi i też u mojej mamy, także ten program się opóźnił, ale na pewno się pojawi, także będę zapowiadała, kiedy to nastąpi. Do zobaczenia, kochani, cześć! Pozdrawiam Wolka.